Overwatch 3, wróć. Marvel Rivals to najnowszy produkt od Marvel Entertainment ze stajni NetEase Games. No-name'owego studia, które za zadanie dostało konkurować z Overwatchem drugim. Czy na podstawie bety można stwierdzić, czy poszło dobrze? Wyjątkowo, no tak. Zarówno recenzenci, jak i gracze są jednogłośnie pozytywnego zdania, a odbiór gry jest dobry. Nie będę tutaj skupiał się na szczegółowej recenzji gry, bo tego typu filmów jest aktualnie wiele na YouTubie. Skupimy się tutaj na tym, co no-name'owe studio zrobiło lepiej niż milionowa, zamieciowa korporacja. Nawet powiem więcej. Dlaczego Marvel Rivals to Deadpool i Wolverine wśród hero shooterów? NetEase wyciągnęło z palety herosów Marvela coś dla każdego. Mamy tutaj od Punishera, przez Strażników Galaktyki, aż na Rekinops się kończąc. O dziwo, nie gryzie się to wszystko. Szczegóły wchodzić nie będę, chyba że chcielibyście analizy bohaterów jak DLC z gier Paradoxu. W Rivalsach strzelamy z trzeciej osoby, co jest nowością jak na ten gatunek. Twierdzę, że potrzebną. W hero shooterach, gdzie dookoła panuje totalny chaos i rozwałka, kamera trzecioosobowa zapewnia o wiele większą wizję i kontrolę nad tym, co się dzieje. Nasz zmysł strategiczny jest lepszy. Ten, kto grał, niech popatrzy chociażby na Star Wars Battlefront, gdzie mamy element hero shootera i jakiegokolwiek Battlefielda. Różnica jest kolosalna między poruszaniem się w Battlefroncie, a w Battlefieldzie. Samo podejście strategiczne co do gry to coś więcej w Marvel Rivals. Bohaterów nie dobieramy tu na zasadzie zwykłego kombosowania się. Bohaterowie mają tak zwane team up abilities. Gdy drużynie zagrają bohaterowie z zestawu, niczym w autoczestach, otrzymują oni określony bonus. Taki Punisher, jak ma ze sobą Rocketa, może raz na jakiś czas uzyskać dostęp do szybszego strzelania i nieskończonej amunicji. Wszystko wieńczy fakt, że nie ma tutaj autohila. Jak na Sobito, pozostaje bohater wsparcia, medpack, albo wracamy się do bazy. Ten brak autohila zmusza gracza do bycia bardziej nieprzewidywalnym, zaradnym i nieobliczalnym dla swoich przeciwników. Mając mało HP i świadomość, że poza supportem najszybszym sposobem na przywrócenie całego HP jest śmierć, gramy all in. Jedziemy na całego. Wiem, że albo umrzemy i narobimy przy tym bigosu, albo coś z tego wyjdzie, albo po prostu nas zabiją. Bigos można też robić na mapie. Zależnie od trybu gry mamy stopień destrukcji otoczenia. Tak jak w Rainbow Six Siege, nieraz potrafiło to wywrócić rozgrywkę do góry nogami, gdy nagły wyłom w walce o punkt zdezorganizował drużynę. Co więcej, zniszczenia mapy nie są na całą rundę. Po jakimś czasie mapa regeneruje się, o ironio, ona już może, i znowu istnieje ryzyko zaskoczenia. Na sam koniec stwierdzę, że gra jest przepiękna. Grafika kojarzy się z Spider-Versem, efekty co do zasady też. Styl wizualny bohaterów nie jedzie na tej wykreowanej przez MCU. Tworzą coś swojego. Niemniej jednak fajnym smaczkiem jest wplatanie różnych wariantów danego bohatera poprzez skiny. Dzięki temu, grając Loki, możemy grać też Loki prezydentem z serialu Loki. Dobra, wyszła trochę mini recenzja. Ale czy nie zauważyliście, że gra nie odbiega jakoś znacznie od Overwatcha? Mimo to ludzie ją chwalą i nie nazywają kopią jadącą na superbohaterach Marvela. Mamy tutaj do czynienia z istnym glow-upem. Marvel Rivals wygląda tak, jak Overwatch 2 powinno wyglądać. Rivalsy pożyczają ciekawe elementy z innych produkcji i skrzętnie łączą je, podrasowywując to, co jest core'em hero shooterów. Blizzard dobrze wiedział, że Overwatch 2 to zwykły update niczym Host 2.0. Jak wejdziecie na stronę Blizzarda, to nie ma tam słowa Overwatchu. Po prostu strona jedynki zmieniła się w stronę dwójki. Jakby pierwowzoru nie było. Ja na przykład nie dostałem takiej aktualizacji na swoim pudełku i czekam, jak ktoś z Blizzarda przyjdzie i mi o, tutaj gdzieś tak dwójkę namaluję. Grając w Rivalsy, czułem się jak zagrania w Overwatch 1. Overwatcha bez grindu bohaterów, będącego czymś świeżym, nieokłamującego gracza o rzekomej grywolucji. Zamiast dostać odgrzewany kotet od Marvela, dostałem jego ulepszoną wersję, zachowując innowacyjnego ducha Overwatcha 1. I tutaj mamy największą zaletę Marvel Rivals. Gra nie próbuje na siłę być czymś nowym. Wiedzą, że nie wymyślą już nie wiadomo jakich nowych mechanik, bo albo przekombinują jak w przypadku Paladins, lub wyjdzie jak w przypadku Overwatch 2, czyli to samo, ale gorzej. Marvel Rivals to nie jest rzeczywiście nie wiadomo jak przełomowy krok dla hero shooterów. To prosta, solidna pozycja, która w odświeżonej wersji prezentuje to, co Overwatch 1 wyznaczył. I to tym właśnie się wyróżnia na ten moment. Nie robi z siebie bohatera gatunku. Jak to mówią, piękno tkwi w prostocie. A czy tobie udało się zagrać w betę Marvel Rivals? Jeśli tak, koniecznie podziel się swoimi odczuciami. Koniecznie również zostawcie lajka pod tym filmem, subskrypcję na naszym kanale, kliknijcie w dzwoneczek oraz zajrzyjcie naszego TikToka, Instagrama i Patronite'a, jeśli macie taką ochotę. Dajcie też koniecznie znać w komentarzach, czy chcielibyście filmik, którym pomagam prowadzić się w Marvel Rivals poprzez omówienie bohaterów, map, mechanik i tym podobnych. To tyle ode mnie na dziś. Dziękuję.
Na razie.